Witam serdecznie. Jeżeli planujecie Państwo zrobić dzisiaj pranie, to podczas wsypywania proszku do pralki proszę sobie wyobrazić, że czynności takiej dokonywano już 140 lat temu. Owszem, pralki nie wyglądały wtedy tak jak teraz. W zasadzie to nie wiem, czy były wtedy w ogóle pralki. Może jeszcze prano w bali z wodą. W każdym razie pewien pan o znajomo brzmiącym nazwisku Henkel wpadł na pomysł, aby zrobić środek piorący w formie proszku. Pomyślał i zrobił, a wymyślony produkt nazwał Persil. Tak, ta nazwa także brzmi znajomo. Persil był pierwszym na świecie proszkiem do prania. Nowy produkt spotkał się z tak dużym uznaniem gospodyń domowych, że zakład pana Henkla musiał się szybko rozbudowywać, aby nadążyć z produkcją. I tak od pomysłu na proszek do prania zaczęła się wielka kariera jednej z większych na świecie obecnie firm – Henkel. Oczywiście dzisiaj firma Henkel produkuje znacznie więcej rodzajów produktów, ale obraca się cały czas wokół chemii domowej. Każdy zapewne zna płyny do mycia pór, szampony Schauma, mydło Fa czy nawet klej Patex. Tak więc prosty wydawałoby się pomysł, który wpadł komuś do głowy 140 lat temu, dzisiaj zmienia nasze codzienne życie. I to na korzyść, wydaje mi się, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez proszku do prania czy innych czyszczących substancji pomagających utrzymywać dom i ciało w należytej czystości. Zapewne każdy z tych produktów znajdziecie w swoim ulubionym sklepie. A być może będzie to nawet Dino, którego ofertę pozwoliłem sobie Państwu dzisiaj przygotować. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przypadnie Państwu do gustu. Życzę też udanego dnia i zapraszam do zerknięcia także na inne filmy na kanale Gazetki i Promocje. Miłego dnia i do usłyszenia.